Michał Kwiatkowski, Team Ineos. Na początek o tym etapie, który za nami, czy tym ostatnim. Czy taki był plan, żeby po prostu wykonać minimum i dojechać tak, żeby utrzymać trzecie miejsce? To był jakby podstawowy plan oczywiście, żeby dojechać bezpiecznie do mety. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym jakby sprzyjającym jakby warunkami, czyli wiatrem, odjazd może dojechać do mety i byliśmy bardzo czujni. Gianni Moscon świetnie jakby poradził sobie, zabierając się w odjazd, skończył na czwartym miejscu. No wiele tych czwartych, piątych miejsc w tym wyścigu. Nie udało nam się wygrać, natomiast na pewno wyjeżdżamy z tego wyścigu usatysfakcjonowani, że walczyliśmy do samego końca. A ja dzisiaj mówię, ten podstawowy plan został oczywiście wykonany, bezpiecznie dojechałem do mety. I co mogę powiedzieć, na pewno jestem bardzo zadowolony, że skończyłem ten wyścig na podium i mogę się tylko cieszyć. Koniec wyścigu to czas podsumowań, więc podsumowując, czy to trzecie miejsce rzeczywiście satysfakcjonuje, czy jednak był apetyt na to, żeby powtórzyć ten wynik sprzed 3 lat? Na pewno będąc jakby w takim cugu wyścigowym, myślałem o tym, żeby przyjeżdżając tutaj, myślałem tylko i wyłącznie o zwycięstwie, natomiast teraz patrząc na cały wyścig, jakby nie mam sobie nic do zarzucenia, wygrało ze mną dwóch lepszych kolarzy, Mohorič i Almeida byli po prostu w tym wyścigu lepsi, a ja kończąc na podium jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć. I gdybym pomyślał na starcie Tour de France, że w ogóle będę jechał Tour de Pologne, zresztą na starcie, to wtedy na pewno puknąłbym się w głowę, że tak powiem, i nie uwierzyłbym, bo naprawdę był to dla mnie bardzo duży, długi okres i fajnie było być tak zmotywowanym, jakby przedrzeć się przez ten wyścig i walczyć o zwycięstwo, także kibice polscy mnie nieśli, rodzina mnie niosła i to mi pomogło jakby dotrwać do końca. Trasa Tour de Pologne wróciła między innymi na wschodnią Polskę, cała ta trasa, czy się panu podobała i czy pana zdanie była odpowiednio wymagająca? Nie tylko mi się podobała, na pewno pomogło w tym jakby bardzo pogoda oczywiście, natomiast wielu kolarzy z peletonu, z którymi miałem okazję zamienić w kilka słów, mówiło, że to zupełnie inny Tour de Pologne i naprawdę te trasy, jak i etapy właśnie prowadzone przez wschodnią Polskę były czymś nowym i czymś fajnym, do czego można by wracać na pewno w przyszłości, a to był, myślę, emocjonujący wyścig, bo do samego końca nie było wiadomo, kto tak naprawdę jest w stanie go wygrać, kto skończy na podium, także z mojego punktu widzenia był to niezły Tour de Pologne. Co zapamięta pan z niego najlepiej, a o czym wolałby pan zapomnieć po tym wyścigu? Nie mam tak naprawdę złych wspomnień, bo mówię, ja dawałem z siebie każdego dnia 100% i wiem, że wycisnąłem z siebie wszystko, więc zawsze staram się patrzeć optymistycznie i naprawdę był to bardzo dobry tydzień. Dziękuję bardzo.